Agencja Literacka, Syndykat Autorów i Wydawnictwo Aleksandria przedstawiają. Dorota Masłowska. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Czyta Grzegorz Przybył. Najpierw ona mi powiedziała, że ma dwie wiadomości, dobrą i złą. Przechylając się przez bar. To którą chce najpierw? Ja mówię, że dobrą. To ona mi powiedziała, że w mieście jest podobno wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Ja mówię, że skąd wie? A ona, że słyszała. To mówię, że wtedy złą. To ona wyjęła szminkę i mi powiedziała, że Magda mówi, że koniec między mną a nią. To ona mrugnęła na barmana, że jakby co to ma przyjść. I tak dowiedziałem się, że ona mnie rzuciła. To znaczy Magda. Chociaż było nam dobrze, przeżyliśmy razem niemało miłych chwil. Dużo miłych słów padło, z mojej strony, jak również z niej. Z pewnością. Barman mówi, żebym kładł na niej laskę. Chociaż to nie jest tak proste. Jak dowiedziałem się, że tak już jest, chociaż raczej, że już nie ma, to nie było tak, żeby ona mi to powiedziała w szczere oczy, tylko stało się akurat na tyle inaczej, że ona mi to powiedziała poprzez właśnie Arletę. Uważam, że to było jej czyste chamstwo, prostactwo. I nie będę tego ukrywał, chociaż to była moja dziewczyna, o której mogę powiedzieć, że dużo zaszło między nami różnych rzeczy, zarówno dobrych i złych. To przecież nie musiała mówić tego przez koleżankę w ten sposób, że ja się dowiaduję ostatni. Wszyscy wiedzą od samego początku, gdyż ona powiedziała to również innym. Mówiła, że ja to jestem raczej bardziej wybuchowy i że musieli mnie przygotować do tego faktu. Boją się, że coś mi odpierdoli, bo raczej tak zawsze było. Mówiła, żebym wyszedł pooddychać. Dała mi te swoje fajki z gówna. Tymczasem ja czuję tylko smutek bardziej niż cokolwiek. I jeszcze żal, że nie zostało mi to powiedziane w cztery oczy przez nią. Chociaż jedno słowo. Przechylając się przez bar, niczym sprzedawczyni przez ladę, jak gdyby zaraz miała sprzedać mi jakieś podroby, jakiś wyrób czekoladopodobny, Arleta, żelazistą wodę w szklance od piwa, barwnik do pisanek, cukierki, co by sprzedała, bo były puste w środku, samopazłotko. Czego by nie dotknęła swoimi palcami z paznokciami, podrobione i fałszywe. Gdyż ona sama jest fałszywa, pusta wewnętrznie. Pali fajkę, kupioną od ruskich, fałszywą, nieważną. Zamiast nikotyny są w niej jakieś śmieci, jakieś nieznane nikomu dragi, jakieś papiery, trociny, co nie śniło się nauczycielkom, co nie śniło się żadnej policji. Chociaż powinni Arletę posadzić, których nie zna nikt, a na które ona wszystkich bajeruje na swoje oczy. Na swój telefon, na swoje dzwonki w telefonie. Teraz siedzę i patrzę na jej włosy. Arleta w skórze, a obok włosy Magdy. Długie, jasne włosy, jak ściana, jak gałęzie. Patrzę na jej włosy, również jak w ścianę. Gdyż nie są dla mnie. Są dla innych. Dla barmana, dla Kiśla, dla różnych chłopaków, co wchodzą i wychodzą. Dla wszystkich, chociaż tym samym nie dla mnie. Inni będą wsadzać w nie ręce. Przychodzi Kacper, siada, pyta, o co chodzi. Jego za krótkie spodnie, a jego buty są niczym czarne zwierciadło, w którym przeglądam się. Neony w barze, automaty do gier, różne rzeczy, które są wokół. Tuż koło klamry widać Magdy włosy, które są jak nieprzepuszczalna ściana. Odgradzają ją ode mnie, niczym mur, niczym beton. Za nim są nowe miłości, jej wilgotne pocałunki. Kacper jest naspidowany, wyraźnie szyje butem. To też obraz rozmywa się. Jest samochodem, żuje gumę miętową. Pyta, czy mam chusteczki. Gubię Magdę w tłumie. Mówię mu, że nie mam. Chociaż mieć być może powinnem. Kacper ma spida, cały samochód spida, cały bagażnik od golfa. Rozgląda się wszędzie, jak gdyby ze wszystkich stron czaiła się armia ruskich. Jak gdyby chcieli tu wejść i wsadzić mu między te trzęsące się szczęki wszystkie swoje ruskie fajki. Wyciąga elemy czerwone. Pyta, dlaczego siedzę z twarzą do ściany? Mówię, czy gdybym siedział przodem, to może by coś zmieniło, tak? Może by tu Magda ze mną była? Tylko siadam przodem, a ona przylatuje i sru mi na kolana, włosami w twarz. Wkłada sobie moją rękę wewnątrz ud i pocałunki jej miłość. Mówię, że nie. Chociaż wolałbym powiedzieć tak, ale mówię nie. Nie i nie, nie zgadzam się. Gdyby nawet chciała tu przyjść, bym powiedział, nie zbliżaj się, nie dotykaj mnie, śmierdzisz. Śmierdzisz tymi facetami, co cię dotykają.